Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Julia Pitera, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry. Tylko Donald Tusk może dzisiaj uratować Platformę? To nie chodzi o ratowanie Platformy. Ale sam Tusk o tym mówił, pani minister. Oczywiście, oczywiście, ponieważ jest honorowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, o czym wszyscy zapominają, i nadal jest czynnym członkiem tej partii. Tak więc moim zdaniem Platforma jako element działań opozycji, ja w ten sposób rozumiem tą wypowiedź, dlatego że rzeczywiście przez 6 lat obserwowaliśmy wiele sytuacji, kiedy opozycja kręciła się w kółko, na dokładkę, boksując się między sobą, zamiast budować realne działania w Sejmie. Ja nie mówię o jedności kompletnej, bo każda z tych partii ma oczywiście swój profil ideowy i tak dalej, ale chodzi o to, żeby te działania były skonsolidowane, skuteczne, możliwie najbardziej skuteczne. I ja w ten sposób rozumiem wypowiedź przewodniczącego. W każdym razie rozumiem, że teraz to już naprawdę ten Donald Tusk wraca, bo trudno byłoby zliczyć na palcach jednej ręki na pewno wszystkie zapowiedzi powrotu Donalda Tuska, ale ta jest już taką ostatnią i faktycznie do krajowej polityki Donald Tusk wróci. Tak tego pani się spodziewa? Nie używam słowa powrót, mówię zaangażowanie, bo dla mnie to jest dużo ważniejsze. Wie pan, jest wiele osób, które wraca do polityki, w niej po prostu są. Natomiast przewodniczący Tusk jest człowiekiem, który jeżeli się angażuje, to angażuje czynnie, ponieważ ma jakąś koncepcję, ma jakiś plan działania i ja spodziewam się tego rodzaju zaangażowania. I każda na razie, żadna nie wypaliła z tych koncepcji. Ruch 4 czerwca i wybory prezydenckie miały być. No, różne były plany i za każdym razem tego ostatecznego kroku nie było. Ponieważ sam się nie angażował, obawiając się... Może się boi porażki. Nie. By moim zdaniem to, co powiedział, było faktem, że bał się być obciążeniem dla opozycji. No ale to teraz będzie atutem? Jeżeli rok temu bał się być obciążeniem, a teraz... Proszę sobie przypomnieć, że ruch 4 czerwca jeszcze Donald Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej, więc jako przewodniczący Rady Europejskiej mógł uczestniczyć w rozmaitych spotkaniach, ale nie bardzo mógł uczestniczyć jako czynny polityk, więc miał spotkania przy różnych wieczorach autorskich, bo wydał książkę i tak dalej, i tak dalej. I na tym poziomie mógł. Natomiast więcej jako przewodniczący Rady Europejskiej nie. Z wyborów prezydenckich zrezygnował. To była z kolei w zeszłym roku aktywność i powiedział, dlaczego rezygnuje. Właśnie, ze względu na to obciążenie. Ale czym innym jest bycie kandydatem na urząd prezydencki, a czym innym być takim modus operandi przy organizowaniu funkcjonowania opozycji. I to ale akurat... ktoś opozycję pytał, czy chce te pozostałe oczywiście podmioty opozycyjne, czy one chcą Donalda Tuska jako podmiotu organizującego pracę opozycji? Nie, ale kogoś, kto tonuje nastroje, który może organizować spotkania, który powodować dyskusje nad rozwiązaniami, nad różnymi działaniami, które opozycja podejmuje. Proszę zwrócić uwagę, ale jak... albo wejść w tę politykę i stanąć na czele Platformy i spróbować wygrać, albo nie, bo tak to dla tu zawsze będzie. To jest to, co powiedziałam. Ja tak naprawdę to się nie zaangażowałem. Porażka jest dlatego, bo to wypróbowałem oczywiście, ale to nie ja. Może on powinien... Znaczy, panie redaktorze, właśnie na tym rzecz spróbować polega. Poprowadzić Platformę mnóstwo i tyle. Ludzi wchodzi do polityki, realizując wyłącznie własne ambicje, natomiast nie ma koncepcji na to, w jaki sposób zorganizować działania, żeby one były skuteczne. W związku z tym nie wystarczy gdzieś być. Trzeba funkcjonować w sposób racjonalny, przemyślany i z takimi perspektywami na przyszłość. Ale tak, powinien zastąpić Borysa Budkę, czy nie? Moim zdaniem to nie jest akurat istotne, panie redaktorze. Oczywiście przewodniczący partii jest osobą wybraną w demokratycznych wyborach powszechnych. Głosowało bodajże 70 parę procent pod 80. Więc mandat do zarządzania Platformą Borys Budka ma.
Pytanie właśnie, czy istnieje ten drugi element, o którym mówię, czyli taka umiejętność strategii i jeszcze jedno, co ma Donald Tusk, nie otaczanie się ludźmi, którzy stanowią mur przed kontaktem z innymi ludźmi. Platforma powinna z powrotem stać się partią otwartą. Ja pamiętam, ale z Tuskiem rozmawiał chyba każdy, kto tylko miał jakiś powód, żeby rozmawiać. Bardzo często spotykał się z ludźmi, odpowiadał na pytania, nie uciekał przed tym. To są wszystko takie cechy osobowe, które muszą towarzyszyć liderowi. A lider to niekoniecznie jest człowiek, który jest pełni formalnie jakąś funkcję. Czyli Donald Tusk jako lider Platformy, ale niekoniecznie jej szef, tak? Tego nie wiem, ale niewątpliwie jako lider jest bardzo pożądany. A nie lepszy na dzisiaj dla Platformy byłby Rafał Trzaskowski, no bo Donald Tusk młodych wyborców chyba umiarkowanie nie mógłby przyciągnąć. To kim jest dla nich Donald Tusk? Jakimś panem, który kiedyś dawno temu był premierem dla 30-latków dzisiejszych. No to pamiętają może rządy Donalda Tuska, ale jak przez mgłę, bo to już 8 lat temu. Powiedziałabym tak. Wie pan, ja mam takie powiedzenie, że młodzi reformują, a starzy odbudowują. Proszę zwrócić uwagę, że ile razy w historii stawało się tąpnięcie jakiekolwiek, to później po takim tąpnięciu odbudowywali doświadczeni politycy. Dlatego, że nie metryka decyduje o tym, czy człowiek jest sprawnym politykiem. Przeciwnie, doświadczenie w polityce jest bardzo ważne, ponieważ zna się reakcje ludzi, ponieważ umie się przewidzieć różnego rodzaju zachowania. Rozumiem, że to o Platformie było, bo ci młodzi przejęli ponad krok temu Platformę. Teraz panie redaktorze, powiedziałabym tak, Biden, człowiek bardzo doświadczony i już mocno starszy wiekiem, został prezydentem największego mocarstwa świata, więc ja uważałabym z takimi kalkami, bo one nie zawsze są racjonalne. Jeżeli chodzi o działalność Rafała Trzaskowskiego, bo on tak jedną nogą zdaje się coraz bardziej poza Platformę wychodzić, ten Kampus Polska, politycy Platformy też nie wiedzą, czy to jest budowanie czegoś nowego, jakiejś szalupy ratunkowej. Czy pani minister wie, co robi Rafał Trzaskowski? Czy on wzmacnia Platformę, czy on wychodzi z Platformy? Panie redaktorze, nie demonizowałabym. Ja już pamiętam takie strachy, jak słabły różne organizacje partyjne, to wtedy zajmowały się nerwowo badaniem swojego otoczenia, co w tym otoczeniu się wyrabia i czy otoczenie nie zagraża. Skutek jest taki, że zapominało się o własnej aktywności, tylko się zajmowało otaczającym światem. Nie wiem, w jaki sposób na bazie 1000 młodych ludzi w wieku około 30 lat można zbudować nową formację polityczną. Proszę spojrzeć w wyniki badań, jakie pokolenie najbardziej głosuje, jest najbardziej wiernym uczestnikiem wszelkiego rodzaju w wyborach różnych partii politycznych. Na pewno to nie jest ta generacja, która będzie w Olsztynie, więc nie demonizowałabym. Natomiast jeżeli Rafałowi Trzaskowskiemu uda się w jakikolwiek sposób zmobilizować młodych ludzi do uczestniczenia w życiu publicznym, to będzie to niewątpliwie jego zasługa. Ale budowanie partii politycznej w oparciu o ten kapitał. Ja przypominam, że Platforma była budowana w oparciu o kapitał znanych nazwisk. To było siłą Platformy, że na scenie, na Politechnice stanęli ludzie o bardzo rozpoznawalnych nazwiskach, bo inaczej bardzo trudno było zyskać zaufanie Polaków na terenie całej Polski. Jedna sprawa. Czy marszałek Tomasz Grodzki powinien zrzec się immunitetu i stanąć przed sądem jak każdy inny obywatel? Przepraszam, kto? Marszałek Tomasz Grodzki. Tomasz Grodzki. Bo prokuratura chce, żeby... Panie redaktorze, ja nie znam absolutnie dokumentów z tego postępowania. Natomiast powiem panu, co mnie zaniepokoiło. Im bardziej postępowała kariera marszałka Grodzkiego, im bardziej rosło zaufanie do jego osoby, tym bardziej była aktywna prokuratura, a już muszę powiedzieć, ogłoszenia w poszukiwaniu świadków ewentualnej działalności korupcyjnej bardzo nadwątliło moje zaufanie. Nie, absolutnie. Niech prokuratura robi swoje. Jeżeli... Nie może robić, ma związane ręce, jak ma immunitet. No tak, ale to jest dla mnie absolutnie niedopuszczalne. Trzeba było inaczej prowadzić postępowanie prokuratorskie i niech prokuratorzy o tym pamiętają. Jeżeli chcą
wiarygodności, niech działają w inny sposób. A mówiła to Julia Pitera, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję pani minister za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.